Cześć Bryska, cześć Gabryścia. Cześć, jak miło Cię widzieć. No Ciebie też niezwykle miło widzieć, dawno się nie widzieliśmy. No, już trochę minęło. No, chyba ostatni raz to my się widzieliśmy w Sopocie. Tak, chyba na tym festiwalu właśnie w Sopocie. Tak, no to opowiadaj, co tam u Ciebie się działo od tamtego czasu. No, dużo pracy. Ogólnie wydałam reedycję płyty, pokryła się platyną, co było dla mnie niesamowitą sprawą, bo w ogóle się nie spodziewałam. No i co, no... To ogólnie praca, koncerty jakieś tam jeszcze wpadają po sezonie i w sumie tyle. A ile fuck-upów było w tym czasie? Jakiś wpadek, coś się wydarzyło, coś się wywaliło? Chyba żadnych, bo ja jestem taką po prostu, przez to, że jestem introwertykiem, to nie za bardzo się, wiesz, wcinam w takie sytuacje, więc chyba nic jakiegoś takiego specjalnego się nie wydarzyło. No dobra, rok 2022 to jest twój pierwszy rok w showbiznesie szeroko pojętym. Jak ty go byś podsumowała? Bo mamy koniec roku, więc to idealny moment na to. No był to intensywny rok na pewno. Ja ogólnie nie spodziewałam się niczego, co się działo w tym czasie. Od mojego debiutu, po wydanie albumu, później reedycji płyty, koncertów, w których zagrałam prawie 50 w tym sezonie. Więc no podsumowałabym go jako pracowity. I z perspektywą fajną na przyszły. A jak ten rok zmienił Cię prywatnie? Na pewno jestem bardziej pewna siebie, bo dzięki tak jakby postaci Bryskiej mogłam się trochę uwolnić artystycznie, bo ja na co dzień jestem taką szarą myszką w dresach, więc po prostu dzięki temu trochę bardziej się otworzyłam na ludzi i wyżyłam się trochę artystycznie. No ty miałaś dużo sukcesów w tym roku, bo dużo singli latało po rozgłośniach radiowych. A który sukces tobie najbardziej przypadł do serca? Z którego jesteś najbardziej zadowolona? Chyba z ilości koncertów, które zagrałam, bo to są piękne wspomnienia razem właśnie z chłopakami. I też z... Myślę, że ogólnie jestem dumna po prostu z siebie, że udało mi się otworzyć i wyjść do ludzi, bo miałam taki okres, że po prostu siedziałam i byłam zamknięta sama w sobie, ze samą sobą, a teraz po prostu trochę się otworzyłam. A ten koncert w Warszawie to był twój pierwszy koncert? Który? No ten koncert? Z Luną. Ten z Luną? No. Nie, pierwszy koncert był w Krakowie. Dobra, no i jak w ogóle wyglądał twój pierwszy koncert od backstage'u? Biorąc pod uwagę, że to taka introwertyczka siedząca w domu, a tu trzeba wyjść na scenę i śpiewać i gadać do ludzi. Jak się czułaś 15 minut przed? O matko, ja dostaję takich drgawek przed każdym koncertem. Pierwszy koncert to był taki, że ja się nie mogłam ruszyć. Jak wyszłam na tą scenę, zobaczyłam ludzi, to tak stałam. I w ogóle to, że ruszyłam ręką, to już był cud. Więc no, był to na pewno stres, ale też ogromne takie uczucie takiej wymiany energii z ludźmi. I już po czwartej piosence poczułam, że to jest chyba to, co chcę robić. Mnie bardzo fascynuje twoja współpraca z Dodą. Ty jej fajne piosenki napisałaś. Jak wam się współpracowało? Bardzo dobrze. W ogóle bardzo lubię Dodę. Doda jest fajną, wrażliwą osobą. Mega utalentowaną uważam, mega silną i bardzo inspirującą i bardzo to było fajne spotkanie, fajna współpraca i cieszę się, że miałam taką możliwość poznania jej, no i napisania z nią tych kilku piosenek. Niektórzy mogą nie wiedzieć, jakie piosenki Dodzie napisałaś, przy jakich brałaś udział, gdzie jest twoja ręka? Wodospady, melodia ta i pewnie już wiesz. O, pewnie już wiesz, to jest moja ulubiona piosenka. Czym ty się inspirowałaś pisząc ten utwór? No, głównie rozmową z Dodą właśnie. Doda bardzo dużo mi o sobie mówiła. Mówiła o swoich odczuciach, o swojej wrażliwości. I na tym się opierałyśmy pisząc ten utwór, więc głównie tak jakby na tym, kim ona jest po prostu. No dobra, ale jak napisałaś pewnie już wiesz, to czułaś, że to będzie hicior? Nie, znaczy to jest tak, że nigdy nie wiesz. To jest tak, że możesz gdzieś tam podskórnie czuć, że to jest fajny kawałek, ale nigdy nie wiesz, co będzie hitem. Czasami jest tak, że piszesz piosenkę, która jest beznadziejna dla ciebie, a później się okazuje, że ludziom się podoba, więc... Ale ogólnie jestem bardzo dumna z tej współpracy z Dodą. Bo ty piszesz też dla innych artystów. Miałaś tak, że chciałaś dla siebie zabrać piosenkę? Na przykład takie Wodospady. Tak sobie napisałaś i pomyślałaś, o Boże, może ja bym zaśpiewała? Miałaś taką sytuację chociaż raz w życiu? Na pewno gdzieś tam, wiesz, jak piszesz piosenkę, to utożsamiasz się z nią, wkładasz w nią swoje emocje też, wchodzisz w postać tej drugiej osoby. Na pewno jest tak, że bardzo lubię tą piosenkę, ale wiem, że tak naprawdę tylko ona mogłaby ją, w sensie Doda. Tak jakby jest, to jest pod nią pisane, z nią pisane
i to jest jej piosenka, więc myślę, że ja bym tak dobrze jej nie zaśpiewała i nie byłabym w tym tak bardzo prawdziwa, jak ona była. Wiele osób zastanawia się, co się bardziej opłaca, śpiewać czy pisać? To znaczy, pod względem artystycznym jedno i drugie jest niesamowite. A pod względem takim, wiesz, życiowym, finansowym, co jest bardziej opłacalne? Wiesz co, myślę, że to nie ma znaczenia, bo i jedno i drugie tak jakby pod względem finansowym jest opłacalne. Natomiast ja nigdy nie zwracam na to uwagi, bo często pisząc po prostu dzielimy się tak jakby na pół ze wszystkimi, którzy tworzą piosenkę. Bo piosenki dla Dody nie tworzyłam tylko ja, tworzyli też chłopaki z hotelu Torino i tworzyła też Marisa ze mną. I to jest tak, że wszyscy dzielą się na pół, więc finansowo to zazwyczaj głównie chodzi o to, co tworzysz i żeby wyszedł fajny kawałek, a pieniędzmi tak jakby się w tym wszystkim najmniej martwimy. A czy twoim zdaniem to jest koniec tekściarza w momencie, kiedy zaczyna przekładać to na kasę? Wiesz co, nie sądzę może, że koniec. Ale początek końca na przykład? Uważam, że po prostu najważniejsza w tym wszystkim zawsze powinna być muzyka i jej prawdziwość. A tak jakby, no wiesz, no pieniądze są, czasami ich nie ma. To jest część życia po prostu. Ile masz peruk w domu? Ile mam peruk? Teraz mam jedną, bo jest z prawdziwych włosów. Wow. Ogólnie wcześniej miałam ich bardzo dużo, bo trzeba było je często wymieniać, bo jak były ze sztucznego włosia, to często się niszczyły. A ta jest często odświeżana, farbowana, myta, wiesz, to jest dbane o nią. Ej, a czyje to włosy? To podobno są brazylijskie, ale nie wiem, nie poznałam... Jakieś Brazylijki? Nie poznałam owej damy, miała podobno blond włosy, więc są farbowane na różowy, ale miała piękne włosy, jestem jej bardzo wdzięczna za nie. No ale ta chyba jest najfajniejsza, bo na początku kariery miałaś taką... No, jeszcze nie taką fajną jak ta, nie? Że tamte były takie sztuczne, że to było widać, że one są sztuczne. Tak, no to one były po prostu zamawiane z internetu, a ta jest robiona na zamówienie. Widać w niej kunszt po prostu, że jest ona robiona z sercem i że jest prawdziwa, w sensie, że te włosy wyglądają bardziej naturalnie. I tak jakby moja głowa lepiej się w niej czuje, bo w tamtych się strasznie pociłam, a w tych jest trochę lepiej, bo jest lżejsza. Eurowizja będzie grana? Ja nie jestem gotowa na Eurowizję. Wiem, że dużo osób też mnie pyta o tę Eurowizję. Chcieliby, żebym pojechała, ale ja czuję, że ja nie jestem właściwą osobą na to, żeby reprezentować nasz kraj, dlatego, bo nie jestem po prostu na to jeszcze gotowa. Nie jestem na tyle doświadczona, nie mam jeszcze na tyle doświadczenia artystycznego, żeby zrobić to godnie. I uważam, że jest bardzo dużo artystów, którzy zrobią to lepiej ode mnie. Czyli ty bardziej od strony tekstowej, jak coś na Eurowizję możesz tam wesprzeć? Tak, bardzo chętnie. Tekstowo jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o bycie, że tak powiem, w świetle reflektorów, to nie ja. No i super, dziękuję ci bardzo i do zobaczenia. A my, patrz, nie widzieliśmy się pół roku, a już jutro się widzimy. No i nie mogę się doczekać. Ja też. Dziękuję bardzo. Dzięki.